Krystyna Sibińska i nasz kolejny gorzowski bohater. Jest z nami dzisiaj pani Mirosława Kędziora. Witam cię bardzo serdecznie. A witam. Osoba, która szkoli i cały czas szkoli społeczeństwo Gorzowa i nie tylko. No może od tego szkolenia zaczniemy, bo przecież przez wiele, wiele lat szkoliłaś zastępy urzędników, osób, które pracowały w różnych przedsiębiorstwach. Prowadziłaś szkolenia, które miały za zadanie, żeby zapoznać ciągle zmieniającymi się przepisami. Takie było twoja misja zawodowa. Tak, tak właśnie to było. To znaczy tak, w ogóle przygodę z administracją to zaczęłam gdzieś tam na samym początku swojej pracy zawodowej. Pracowałam kilka lat w Urzędzie Wojewódzkim, no ale potem się zmieniło, miałam działalność prywatną, zupełnie inną, rolniczą, gdzie też trzeba było znać przepisy. Potem, gdzie niestety w związku ze zmianami gospodarczymi musieliśmy zrezygnować z tej produkcji rolnej, no zaczęłam szukać pracy. No i zaproponowano mi prowadzenie firmy szkoleniowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Okazało się, że jest to coś bardzo ciekawego, dlatego że jakby tą wiedzę, którą już wcześniej trochę miałam, mogłam skupić i przetwarzać własnymi pomysłami, w jaki sposób to przekazać ludziom poprzez innych mądrych ludzi, czyli na przykład radców prawnych, sędziów NSA i WSA, doświadczonych pracowników samorządowych. To był taki czas, gdzie przepisy zmieniały się bardzo szybko i rzeczywiście, żeby urzędnicy mogli pracować, ja sama jako urzędnik bardzo często brałam udział w tych szkoleniach, żeby można było rzeczywiście przelecieć szybko zmiany w ustawie, żeby to wyłapać, to potrzebna była szybka reakcja. No ty musiałaś znaleźć wykładowcę takiego, który przyjedzie do Gorzowa, a wiemy, że wtedy nie do tylko. Gorzowa się łatwo nie dojeżdżało, tak? Nie tylko Więc trzeba było to wszystko zorganizować. Tak, więc to wymagało takiej spostrzegawczości, szukania ludzi ważnych, kontaktów z samorządami, ale również i tego, żeby ta działalność była ciekawa i ważna, to szybko się zorientowałam, że temat, który jest ważny dla Gorzowa, jest również ważny dla Poznania, jest ważny dla Warszawy i ważny dla Katowic. I to było fajne, no bo jednocześnie zwiedziłam w zasadzie wszystkie najważniejsze miasta w Polsce, a też i różne mniejsze miejscowości, gdzie organizowało się tak zwane dwudniowe lub trzydniowe szkolenie. To dało mi taką możliwość takiej poszerzania wiedzy i satysfakcji, że ludzie, którzy przychodzą się zapoznać z tą wiedzą, rzeczywiście są, no powiem, nawet wdzięczni za to, że dobrało się właściwego wykładowcę, właściwego człowieka, autorytet. Przede wszystkim chodziło mnie o autorytet. I taką osobę, która rzeczywiście w sposób jasny, prosty wytłumaczy te wszystkie zmiany. Zawsze jakby stawiałam sobie za zadanie, to jest takie słowo łopatologia, nie? I nawet jeżeli próbowałam się jakby dogadać z wykładowcą, czy przyjedzie do tej czy do innej miejscowości, bo nie tylko w Gorzowie, tak jak powiedziałam, to pytałam się, czy wykład będzie prosty i zrozumiały dla wszystkich uczestników. No i wykładowca musiał mi to potwierdzić. Z tej takiej działalności edukacyjnej, w dzisiejszych czasach, dosyć trudnych, ciekawych, ale też skomplikowanych, realizujesz kolejne projekty, kolejne przedsięwzięcia, gdzie też zapraszasz do Gorzowa fantastyczne osoby. I to są autentyczne autorytety, osoby, które opowiadają o tym, co się dzisiaj w Polsce dzieje w telewizji ogólnopolskiej, na łamach prasy. I tak sobie czasami myślę, że sprowadzenie na przykład do Gorzowa profesora Strzembosza to musiało być karkołomne zadanie. Tak, no więc powiem tak. Wygląda to właśnie jak takie śledztwo.
Czasami jest to, rzeczywiście do tego przydał mi się Facebook i to bardzo, bo gdzieś tam są transmisje. Ja współpracuję zresztą również z Klubem Obywatelskim. Przyglądam się, co oni robią, współpracuję z nimi i przyglądam się, gdzie, kto, w jakiej miejscowości jest. A poza tym próbuję się orientować sama. I na przykład, jeżeli chodzi o profesora Szczębosza, no to najpierw nawet myślałam o Stanisławie Zakroczymskim. Dlatego, że on, ten młody człowiek, on bardzo odważnie występował w tych protestach związanych z sądami. I mówię, co to za człowiek? I nagle nawiązałam z nim kontakt, a on mówi, to się bardzo dobrze składa, bo ja piszę książkę o profesorze Szczęboszy. No to już nie odpuściłam. I przyjechali obaj. I przyjechali obaj. I tak to właśnie wygląda, że staram się, no powiedzmy, przyjechał pan profesor Rzepliński, też musiałam poszukać jakiegoś tam dojścia, ale potem mówię, nie odpuszczę. W takim razie, panie profesorze, pani profesor Ewa Łantowska może by jakoś. No i tak się właśnie stało, że przyjechała pani profesor Ewa Łantowska i to jest taka ogromna radość, jak się widzi masę ludzi zainteresowanych, którzy zadają ciekawe pytania, którzy chcą wiedzieć, co jest dzisiaj ważne. Czy to, że na przykład rządzący rzeczywiście obalają te nasze jakby najważniejsze prawa, czyli konstytucję. To jest ważne, czy to jest mało ważne? Czy my w ogóle nie musimy na to zwracać uwagi? I tu się tego dowiadujemy właśnie na takie spotkania. To jest taka obywatelska edukacja mieszkańców Gorzowa i nie tylko, bo przecież przyjeżdżają na te spotkania osoby też z innych miast, ale wydaje mi się, że trzeba o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać, ale powiedziałaś chwilę o tym właśnie, że czujesz taką ogromną radość, jeśli te osoby przyjeżdżają i ludzie, którzy przychodzą na spotkanie, wychodzą też z tego spotkania tacy pełni satysfakcji. I myślę, że profesor Marcin Maczak tak jakby wyłuskał sedno, mówiąc tobie tak zwyczajnie dziękuję i pokazując, że jesteś niezwykle skuteczna właśnie w pozyskiwaniu tych gości, bo to wcale nie jest tak łatwo dotrzeć, zresztą powiedziałaś, ale ważne też, żeby ich przekonać, żeby do Gorzowa przyjechali, więc, że warto do Gorzowa więc przyjechać. Więc właśnie tutaj napotkałam na pewną trudność, dlatego że jak pracowałam no, prywatnie, to szybko się zorientowałam, że wykładowcom łatwiej jest przyjechać do Poznania, do Wrocławia, ale gdzie tam do takiego Gorzówka, że tak powiem, no gdzie jest daleko, gdzie trzeba z przesiadką i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jak przekonać taki autorytet, jak profesor Rzepliński, jak pani Ewa Łętowska, jak ich przekonać, żeby właśnie tu przyjechali? No i to jest często najtrudniejsze, ale ja staram się przekonać to tym, że jakby prowadzę od początku do końca, jak mają przyjechać, kto się nimi, że tak powiem, zaopiekuje do końca. No i znowuż tutaj dziękuję Klubowi Obywatelskiemu, bo jakby współpraca z wieloma ludźmi w Gorzowie pomaga, że ja spokojnie mogę powiedzieć, że po panią ten przyjedzie, albo tamten, albo Radek, albo ktoś od nas z obywateli, czy powiedzmy z innych stowarzyszeń, z Wolnego Balkonu i tak dalej. Nie? I stąd właśnie udaje mi się przekonać tych ludzi.
Powiedz, bo masz swoje zajęcia, zarówno rodzinne, jak i już może mniej zawodowe, prawda? Ale tobie się cały czas chce. Często na różnych też takich spotkaniach obserwujemy, że trochę mniej się chce osobom młodszym. Czy to wynika z braku takiej świadomości, czy wynika to też może z takiego trochę takiego podejścia do życia, że no w zasadzie nas to nie dotyczy? Ja myślę, że to wynika z kilku spraw. Z jednej sprawy, że przynajmniej ja tak myślę, bo jestem matką trójki dzieci w różnym wieku, to znaczy najmłodszy syn ma 30 lat, starszy ma 42, więc różnica jest poważna. I tak, jeżeli chodzi o tego starszego, to mówiłam tak, no to teraz macie wolność, teraz walczcie o siebie, walczcie o to, żeby zdobyć jakieś pieniążki, macie czyli właściwe, własne sposoby utrzymania się, a przecież tą wiedzę o świecie to sami sobie osiągniecie. I właściwie powiem tak, po tej działalności opozycyjnej, którą jakoś trzeba było robić, bo nie było wyjścia, to z tymi dziećmi tak się nie rozmawiało, nie dyskutowało. To się wydawało, że to jest zupełnie coś normalnego. Mam wrażenie, że trochę chroniliśmy nasze dzieci właśnie. Nawet ich chroniliśmy. Przez to, że nasze dzieciństwo, nasza młodość była trochę inna, więc my tak staraliśmy się ich trochę ubezpieczyć i zabezpieczyć. Tak, żeby oni się tym nie interesowali, bo to już jest właściwie załatwione. Już u tego młodszego było trochę inaczej, może więcej opowiadałam, ale znowuż on miał jeszcze większe horyzonty. I on mówi tak, mama, mnie się w tym kraju teraz nie podoba, ale ja jak chcę, to sobie wyjadę. Ja nie muszę tu być, więc myślę, że tutaj zarówno my trochę zawinęliśmy, jak i szkoła. Nie uczono dzieci, nie uczyliśmy dzieci takiego prawdziwego patriotyzmu, że to... Takiego współczesnego, bo dzisiaj nie trzeba iść na barykady, dzisiaj tak, trzeba ten patriotyzm dzisiaj, inaczej wykazywać. Tak, nie trzeba iść na barykady, ale trzeba być przekonanym, że to jest mój kraj, to jest moje miejsce na ziemi. Tymczasem, tak jak ten młody mówi, że ja zupełnie nie muszę, ja już pracuję w zagranicznej firmie i to, że mi się nie podoba, co tu się wyprawia, no to co z tego? No właśnie, takim elementem, który wydaje się, że być trafionym dla młodych ludzi, to chociaż było spotkanie profesora Matczaka w liceum, którego jest absolwentem i który też był gościem naszego gorzowskiego bohatera, ale też myślę, że spotkanie z Różą Rzeplińską, która opowiadała o tym właśnie młodym ludziom, jak w dzisiejszych czasach młodzież powinna, może nie tyle, no trudno mówić jak młodzież powinna, ale jak dobrze by było, żeby też reagowali na pewne zdarzenia. No właśnie, spotkanie z profesorem Matczakiem bardzo mi się podobało, jestem strasznie dumna z tej znajomości i z tego, że to jest właśnie absolwent gorzowskiej szkoły, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo on dopiero teraz się dowiedziałam, że on pochodzi z Podzielonej Góry, ale chciał do Gorzowa, do gorzowskiej szkoły. Tak. I jestem bardzo dumna i on właśnie powiedział, że powinniśmy podążać za młodymi, no i tutaj właśnie mówił o Facebooku, o Twitterze. Ja się nauczyłam Facebooka, Twittera już trochę mniej. I myślę, że to jest strasznie ważne, żeby rodzice mniej więcej tak podobnie starali się zachowywać jak młodzi ludzie. Ale też i ja też podałam coś takiego, że Facebook jak gdyby grupuje ludzi, więc jak mamy te same przekonania, to jesteśmy w tej samej grupie. I tylko a trzeba trafiać trochę szerzej, prawda? Tak, a trzeba trafiać trochę szerzej. Myślę, że to trochę potrwa i tutaj znowuż mam wnuczkę, którą też no, ona wychowała się u mnie jako rodzin zastępczy i ona powiedziała coś bardzo ważnego, coś, co wydawało mi się, że no to niemożliwe. A ona powiedziała tak, jak nam naprawdę nadepną na odcisk,
to my też będziemy protestować. Czy jeszcze im nie nadepnięto na odcisk? Teraz dopiero szkoły wyższe odezwały się i zorientowały się, że zabiera im się ten samorząd, tą samorządność, tą samodzielność wyższych szkół i to na pewno, znaczy mam nadzieję, że wreszcie zaczynają rozumieć, o co tu chodzi. A jeżeli chodzi o panią Różę Rzepińską, no samo nazwisko mówi za siebie, to jest córka profesora Rzeplińskiego, ona się zawsze broni, że ona to jest ona i bardzo no słusznie. Trudno dzieciom tak, sławnych rodziców jak gdyby znaleźć swoją ścieżkę tak, kariery, kiedyś jeszcze pracować bardzo, na siebie. Tak. Tak, bardzo dawno temu był taki film Mość swojej żony i to idzie chyba w tym kierunku. Natomiast pani Róża Rzeplińska, to ona założyła po pierwsze stowarzyszenie artykuł 61 Konstytucji. Proszę sobie przeczytać. I jeszcze oprócz tego taki portal mamprawowiedzieć.pl. I ten portal właśnie, twórcy tego portalu, no właśnie realizują ten projekt przygotowywania ludzi do wyborów. I ona mi powiedziała, że najlepiej będzie, jeżeli zorganizuje się warsztaty zarówno dla młodych ludzi, jak i dla ludzi starszych, bo strasznie ważne jest, żeby wiedzieć, dlaczego i kogo wybieramy. I to mnie bardzo ujęło. Ja oglądałam te warsztaty wcześniej w internecie, w Olsztynie i pomyślałam, no nie ma. Co? Trzeba to zrobić również w Gorzowie. I myślę, że gorzewianie również z satysfakcją ten temat przyjęli i bardzo to się przyda, bo przecież zbliżają się wybory, ale ja myślę, że najbardziej one się odbędą w liceum numer 1 i że najbardziej one przekonają młodzież, że trzeba iść do tych wyborów. Trzeba pracować że nad tym, prawda? A powiedz, swoje miejsce na ziemi walczyć. Jak tak myślisz, kiedy tą swoją działalność edukacyjną skończysz? Kiedy przyjdzie taki czas, że powiesz dosyć? To chyba, znaczy, znając ja ciebie, myślę, to szybko się nie wydarzy. Że to szybko się nie wydarzy, natomiast myślę, że no to jest tak, że człowiek też ma swoje ograniczenia i chyba raczej te ograniczenia w którymś momencie spowodują, że powiem, no... To ja tylko w imieniu naszych widzów mogę życzyć tobie, żeby tych ograniczeń nie było, żeby jak się pojawią, to żeby jak najpóźniej, żebyś mogła i dała szansę gorzowianom na spotkania z ciekawymi ludźmi, za które już teraz bardzo ci dziękuję. No ja również dziękuję. Myślę, że na jesień również zorganizuję trochę spotkań z ciekawymi ludźmi, no ale to się dowiemy. O tym będziemy informować. Bardzo ci dziękuję.